Hej, czołem. Dostałem maila od młodego tutaj człowieka, od młodego żołnierza, który właśnie postanowił wstąpić do armii i oczywiście w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Odbył tą dobrowolną zasadniczą służbę wojskową, miał nadzieję pozostać dłużej, spełniać swoje gdzieś tam marzenia, chciał być żołnierzem zawodowym. No i niestety spotkał się z brutalną wojskową rzeczywistością. No i opisał to, ja wam to przeczytam z jego perspektywy, jak to wszystko wyglądało. Troszkę to skomentuję, ponieważ wymaga to komentarza, a kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej niech wyciąga wnioski, niech zobaczy, czy warto przyjmować osoby, które są bardzo często przyjmowane i się nie nadają, ale za to mają znajomości, czy może warto postawić na ludzi, którzy mają pasję i chcą iść do tego wojska i nie zrażać ich do tego wojska, no bo tak tej wojny nie wygramy niestety, także tutaj wyciągać wnioski. Na razie te wnioski, no ubolewam nad tym, że nie są wyciągane tak szybko, jak być powinny. Nie wszystkie oczywiście jednostki są patologiczne, ale niestety tych patologii w jednostkach wojskowych jest bardzo dużo. Ja osobiście znam bardzo wielu bardzo dobrych oficerów, podoficerów, żołnierzy, którzy budują tą armię w sposób no, bardzo dobry, patriotyczny, a nie w sposób taki, jak tutaj zaraz to będzie opisane. Zanim jednak przejdziemy do tematu, krótka, jednominutowa reklama partnera kanału. Partnerem kanału jest serwis prawniczy eporady24.pl. Firma już od kilkunastu lat zajmuje się udzielaniem porad prawnych przez internet, online. Przygotowują również pozwy, pisma i co ważne, mają w swoim zespole również specjalistów, prawników zajmujących się i specjalizujących się w sprawach wojskowych. Procedura skorzystania z ich usług jest bardzo prosta. Jeżeli macie problem, wchodzicie w link podany w opisie pod filmem, wypełniacie formularz i w ciągu godziny dostajecie bezpłatną wycenę waszego problemu. No i teraz podejmujecie decyzję. Jeżeli nie płacicie, nie ma problemu, bo to wszystko, wycena jest oczywiście bezpłatna. Jeżeli zapłacicie, dostaniecie odpowiedź. Jakie problemy możecie rozwiązać? To między innymi tematy związane ze zwolnieniem ze służby, z odejściem, z przejściem na emeryturę, z kwestie odprawy emerytalnej, kwestie odprawy mieszkaniowej, kwestie związane z postępowaniem dyscyplinarnym, z postępowaniem szkodowym albo kwestie na przykład uzyskania pozwolenia na dodatkową pracę. Oprócz tego oczywiście tematy typowo cywilne, czyli rozwody, spadki, sprawy rodzinne, sprawy karne, sprawy administracyjne. Ok, lecimy z tematem. Czołem, panie poruczniku, piszę jako żołnierz dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w trakcie 11-miesięcznego szkolenia. Chciałbym opowiedzieć swoją sytuację i rzeczywistość, z którą się zderzyłem, a skutek tego spotkania wygląda, jakby żołnierz piechoty zderzył się z leopardem. Proszę nie odbierać tego jako żal, raczej jako osobiste przemyślenia i wątpliwości, czy to tak powinno wyglądać i dlaczego nikt z tym nic nie robi. Ja nie odbieram tego oczywiście jako żal. Ja cieszę się, że piszecie mi o tych swoich no, takich patologicznych spotkaniach z wojskiem i przemyślenia przede wszystkim warto skierować do Ministerstwa Obrony Narodowej, bo jakbyście taki coś takiego skierowali do Ministerstwa Obrony Narodowej, to oni by to wyrzucili, nie? A tutaj przynajmniej możemy gdzieś tam spróbować skierować wojsko na dobre tory, pomimo że jest kierowane przez ludzi niekompetentnych. No to sobie ustalmy. Być może, gdyby wojsko było kierowane przez ludzi kompetentnych, którzy wiedzą, jak to wojsko funkcjonuje, wiedzą, jak działa, znają problemy, no to może by zaczęło być to zmieniane. No ale Kosiniak-Kamysz, nasz obecny majster obrony narodowej, tygrysek, jemu to zależy tylko na tych, na posadach i na tym, żeby obsadzić swoich. I to zrobił, obsadził. Teraz będzie pilnował stanowiska przez najbliższe lata. Dobra, lecimy dalej. Historia się zaczyna, kiedy jako nastolatek postanowiłem wstąpić do armii zmotywowany postawą bliskich osób, w tym wujka, który służył przez wiele lat w marynarce.
Wiedząc, na co się pisze, dostałem powołanie na szkolenie podstawowe w jednostce i oczywiście jednostki nie wymienię, bo z podobnymi problemami zmaga się wiele jednostek. No ale teraz jakbym miał was zapytać, napiszcie w komentarzu, jak myślicie, która to jednostka, to by było z 20 różnych jednostek podanych. Podczas szkolenia dostrzegłem pierwsze problemy. Wydawało mi się jednak, że jak każda branża są zalety i wady, a perspektywa odpowiedniej i dumnej służby jako żołnierz RP znikały w morzu tego, co tam przeżyłem. Pierwsza styczność z bronią i taktyką, fala, o której opowiadali starsi ludzie i pełno osób, którzy skoczyli na głęboką wodę, którzy nie byli tylko kolegami z plutonu, a przyjaciółmi, z którymi mam kontakt do teraz, mimo że jesteśmy rozrzuceni po całej Polsce. No, przynajmniej dużo przyjaciół, a nie tylko kolegów, tutaj kolega zyskał. Wyżej wymienione problemy, o których wtedy nie myślałem, to między innymi przełożeni. W pełni rozumiem, że młodego kota trzeba ukształtować, żeby mógł być żołnierzem. W nawiasie odporność na stres. Ja powiem tak, no rzeczywiście wojsko jest specyficzną instytucją, która specyficznie podchodzi do wychowania młodych ludzi i przede wszystkim wojsko potrzebuje młodych ludzi, żeby rzeczywiście ich ukształtować, a nie ludzi po 30, którzy się decydują. No moje zdanie jest takie, że po 30, po 40 to jest za późno, żeby iść do wojska. Niektórzy się zdecydują, ok, ale muszą pamiętać o tym, że no sorry, ale będzie was ganiał młody kapral albo młody podporucznik po szkole. Nie każdemu to pasuje. Mi by to nie pasowało. Ale tak jak mówię, wszystko w granicach zdrowego rozsądku. Kształtowanie tych żołnierzy w granicach zdrowego rozsądku, przede wszystkim bez uwłaczania temu człowiekowi, który przyszedł dobrowolnie, tak, do wojska. Niektóre rzeczy jednak są nie do pomyślenia. Mobbing, kompletny chaos. Właśnie ten mobbing, nie? To jest to znęcanie się nad żołnierzami, psychiczne, fizyczne. No, drodzy dowódcy, no nie może być tak, że wy stoicie, a żołnierze biegają. No na zaprawę no, są takie przypadki, że dowódca nie biega z żołnierzami, bo szybko łapie zadyszkę. A WF zdaje online. No, trzeba coś z sobą reprezentować, a nie wszyscy reprezentują. Zacznijmy od siebie. A nie, żołnierz musi przełożonego szanować, a nie go nienawidzić i uważać go za idiotę. No coś trzeba sobą reprezentować jednak. Kompletny chaos w organizacji najprostszych przedsięwzięć. Brak śniadania i kolacji przez najbardziej intensywny tydzień. Dziwne, brak śniadania i kolacji, czy aż nie chce mi się wierzyć, że takie rzeczy są, że nie dają żołnierzom śniadania i kolacji. Być może było to wydawane w formie suchego prowiantu. No tak mogło się zdarzyć, ale brak, no to nie wchodzi w grę. No ale okej, okay, no tak kolega pisze. Dziwne pomysły służby dyżurnej. Jeden kapral rozkazał, żeby się myć po kilka osób w kabinie. Był to duży turnus i późno wróciliśmy z taktyki, przez co bał się, że nie zdążymy do capstrzyku. Czekanie w kolejce nago już na korytarzu. Zakaz chodzenia do toalety i tym podobne. W sensie po capstrzyku podejrzewam zakaz chodzenia do toalety. Te pomysły oczywiście znajdowały aprobatę naszych dowódców drużyn czy plutonów i dopiero zbiorowe ogłoszenie rezygnacji cokolwiek zmieniło. Tutaj to mi ręce opadają po prostu. Jakiś idiota kapral wymyślił sobie, że jest mało czasu do capstrzyku, to niech się kąpią po kilku w kabinie i niech nago już czekają na korytarzu. No sorry bardzo, co to jest? Auschwitz? Czy tam nie ma dowódcy plutonu? Nie ma tam żadnego oficera, który by zobaczył, że ten kretyn, kapral gdzieś go poniosło? Ja wiem, że kiedyś było tak, że ja mam nadzieję, że to nie była zwykła kabina, taka metr na metr. A z tego wynika, że to była kabina, tak? Kolega tu napisał kabina. Ja nie widzę problemu z tym, żeby wejść do łaźni,
która wygląda tak jak na przykład na basenach, że są prysznice niepooddzielane żadnymi przegrodami. Nie wiem, czy jeszcze takie prysznice funkcjonują w wojsku. Być może funkcjonują, ale od tego się odchodzi i się robi kabiny tak, żeby każdy miał chociaż troszkę prywatności. Ale kiedyś tak było rzeczywiście, że stado wchodziło, ale każdy miał jakiś tam kawałek swojej przestrzeni, a nie, że szpadami będą się stykać. No to jest jakaś kpina, no. Ja bym na miejscu tutaj tych żołnierzy napisał pismo do ministerstwa, że taka sytuacja miała miejsce. Bo nie może być, że jakiś idiota, półdebil w ten sposób podchodzi do żołnierzy. To jest właśnie, to uwłacza godności człowieka. No bez jaj. No nie można tak robić. Przechodząc do setna, ukończyłem szkolenie podstawowe z opinią i oceną 5 i za dwa dni później złożyłem wniosek o szkolenie specjalistyczne. I tutaj zaczyna się faktyczna historia. Przyjechałem zmotywowany na drugi koniec Polski, myśląc o służbie zawodowej. Już przy wypełnianiu dokumentów pierwszego dnia pan chorąży powiedział nam, żebyśmy nie myśleli o etacie, bo nie chcą ochujalców i tylko czekają, żeby nas stąd wypierdzielić jak najszybciej. I tu w nawiasie, okej, przecież to tylko typowe gadanie dla młodych, prawda? Być może tak, być może to jest rzeczywiście tylko takie gadanie dla młodych, żeby po prostu ci, co mają zrezygnować, żeby zrezygnowali jak najszybciej, a ci, co są zawzięci, no to niech pokażą, na co ich stać. No ale czytamy dalej. Każdy trafił na swoją kompanię i pluton. I pierwsze, co zobaczyłem, to zbieraninę ludzi, którzy mają plecak, w sensie znajomości. Plecy mają, tak? Dziewczyny z mężami w sztabie, które nic nie potrafią. Te dziewczyny z mężami w sztabie, to już jest naprawdę jakaś apokalipsa, bo już no, szok po prostu. Co jednostka, to już ja słyszę, że przychodzą na dobrowolne no, dziewczyny z żołnierzami w sztabie. No. Chłopaków ze znajomymi w korpusach podoficerów. Każdy nawzajem robi drugiemu za plecami koło dupy, by tylko wyszło, że on jest najlepszy i był pierwszy w kolejce do etatu. Ja bym zrobił inaczej. I to może ministerstwo podchwyci. Niech ten dowódca plutonu, oficer albo dowódca kompanii, porucznik czy kapitan, niech sam sobie wybiera. To nie powinno być tak, że sztab jednostki wojskowej zatrudnia ludzi. Nie. To pan kapitan albo pan porucznik powinien dostać informacje z jednostki. Być może to zostanie wcielone. Mam nadzieję. Także wyślijcie do ministerstwa takie, udostępnijcie przede wszystkim, być może. Być może zrobię z tego shortsa jakiegoś. Powinno być tak, że jednostka wojskowa, masz etat na kompanii, na plutonie, no to wtedy dajesz, bierzesz sobie szkolić dobrowolną. Gościu do ciebie przychodzi, bierzesz, rozmawiasz z nim. Normalna rozmowa rekrutacyjna. I taką rozmowę rekrutacyjną powinien przeprowadzać właśnie dowódca plutonu, dowódca kompanii. Oni powinni być odpowiedzialni za zatrudnianie. Że tego chcę. Nie, że przyjdzie żona pana majora, która ma dwie lewe ręce, albo córka pani kapral po Curusia pułkownikusia, pani kapral, po kursie rwania czereśni, kretynka, która nic nie potrafi i z takimi ludźmi się użerać? Nie, to dowódca plutonu kompanii powinien mieć na to największy wpływ, a nie postawienie przed faktem dokonanym, masz tu największych debili, o jeden się trafił mądry, przez przypadek. I później się użerają na kompaniach z takimi oszołomami. I co? I później dowódca plutonu, dowódca kompanii jest odpowiedzialny za ich szkolenie. No to niech on ich zatrudnia. I nie będzie problemu. A nie, tutaj masz listę tych zatrudnień, no bo mają nazwiska, mają znajomości. No nie, no to nie na tym to polega. Część ludzi otwarcie mówiących, że nie chce im się służyć. Rzucających L4 przy każdej okazji i wyjeździe. Oficerowie żyjący w innej epoce, dla których najważniejszy dzień w tygodniu to dzień rejonów, który nieraz był 5 razy w tygodniu. W nawiasie, byle dowódca brygady był zadowolony z pozamiatanej kostki i równie posadzonych kwiatków. Rejony w wojsku to jest sprzątanie po prostu pomieszczeń, czy zewnętrznych, czy wewnętrznych, nie? Jak dla niewtajemniczonych. Co z tego, że są osoby, które od kilku miesięcy nie użyły broni?
poza salwą honorową. O jakiejkolwiek taktyce nie wspominając. Cały pluton ma etat strzelca, czytaj, zostań kierowcą za rok albo idź na kuchnię obierać ziemniaki. No tak, etat strzelca, no dlaczego ty tego się nie realizuje? Bo nie wiem, bo już nie ma komu tego realizować, bo ta dobrowolna jest na sztukę, a później takie mięso armatnie, nawet po przeszkoleniu tym specjalistycznym, będzie wzywane w razie W. Ludzie, którzy 11 miesięcy siedzieli, zbijali bąki, brali pieniądze, ale nie zbijali bąki, bo chcieli zbijać bąki, tylko zbijali bąki, bo nikt ich nie chciał szkolić. Tak, albo no, nie, najważniejsze zadanie to oczywiście rejony, sprzątanie. Dobrowolna jest od sprzątania, od wyrywania chwastów. No na tym to polega? Tak. I powiem wam, rzeczywiście tak jest. Z tego, co ja gdzieś tam w rozmowie ze znajomymi słyszę, jak szkolona jest dobrowolna zasadnicza służba wojskowa na szkoleniu specjalistycznym, to jest sztuka. Przynieś, podaj, pozamiataj. Idź na garażę, weź miotłę. No tak jest szkolenie? Takich... A później jest narzekanie, że przyszedł na zawodowego i on nic nie potrafi. No to czyj to błąd? Tak. Całe szkolenie specjalistyczne polega na siedzeniu w sali odpoczynku na całej brygadzie. Z przerwą na strzelanie wartownicze i wyjazdami, o których dowiadujemy się niczym jednostka specjalna. Maszyna losująca na wyjazdy do innych jednostek na tygodnie lub miesiące, z dnia na dzień. Brakuje ludzi, ale nie ma etatów. Tak, bo MON nie ma pieniędzy. W wielu jednostkach nie ma ludzi, brakuje etatów i te etaty nie są odblokowane na żołnierzy zawodowych. Nie ma. Wojsko nie ma pieniędzy. I tu jest problem. Może powinniśmy postawić na wojsko zawodowe, ukompletować te wszystkie nasze dywizje. A nie ten poprzedni majster, Błaszczak, sobie wykombinował, że on będzie miał 6 dywizji. Na papierze to pięknie wygląda. A jeżeli chodzi o etaty, no etaty są, tylko że są zablokowane te etaty, bo my pieniędzy nie mamy. Na papierze fajnie sobie dowodzić, nie? No to ja bym proponował, żeby było... Będziemy mieli 300-tysięczną armię. O co tu chodzi? Teraz może etaty odblokują na zawodowych od września. Może. Może będą brali tych dobrowolnych i przyjmowali. Albo może będą brali tych wszystkich po kursach, tych przy zakładówkach kilkumiesięcznych, podoficerów. I to nie, i jeszcze raz powtarzam, to nie jest problem i błąd, i to, że ten podoficer jest zły. Nie, to wojsko tak go wyszkoliło. Kurs rwania czereśni, legia akademicka, proszę bardzo, oficer po 3 miesiącach. A później problem, dowódca kompanii ma, bo dostał gościa, który ma zająć się szkoleniem, a to trzeba jego szkolić. Żołnierze szeregowy musi szkolić oficera, bo oficer dupa. No wstyd. Ale to nie jest wstyd dla tego oficera, oby. Ja nie mam do nich pretensji. System im na to pozwala, no to tak robią. Na 2-miesięczny wyjazd na pralnię, tak na przykład wakacyjny wyjazd na pralnię lub robienie rejonów w sąsiedniej jednostce. Jeszcze do sąsiednich jednostek dobrowolców wysyłają, żeby rejony robili. No to jest szkolenie specjalistyczne. No gratuluję bardzo, panie Kosiniak-Kamysz. To nie jest science fiction, bo wy tam siedzicie w tej Warszawce, Kosiniak siedzi w Warszawce i mówi, Powałka bzdury gada. Przecież nie, ja byłem. Jaka piękna defilada była. Jak ładnie krzyczeli czołem, panie ministrze. Co ten Powałka gada? Przecież tam było pięknie. No tak, bo jak przyjeżdżacie na te cholerne kontrole, to chowają przed wami wszystko, żeby wam nie pokazać tego całego burdelu. I ćwiczą przecież. Ministrze przyjeżdża. Będziemy defilować, będziemy się uczyć dzień i noc, żeby ładnie wyszło i żeby ładnie wyglądało w telewizji. A fakty są takie, że jest burdel. I co pan z tym zrobisz, panie Kosiniak-Kamysz? No, chciałeś być ministrem? To ministruj. I najgorsze w tym wszystkim. Przychodząc tu, żyłem myślą, żeby się nie poddawać i równać do najlepszych. Każde wyjście na palarnię to słuchanie historii specjalistów, kaprali,
sierżantów, w sensie starszych szeregowych specjalistów, podejrzewam kolega, tylko napisał specjalistów. Kaprali, sierżantów, chorążych, poruczników czy kapitanów. No i tutaj cytaty z tych właśnie spalarni. No mi kurwa jeszcze został rok i spierdzielam. Stasiu, ja jestem jak dziwka na łożu śmierci. Długo nie pociągnę. No i tu jest właśnie problem, że ci, co są w wojsku, no to już widzą, jak to wojsko funkcjonuje i każdy myśli tylko o tym, żeby odejść. Bardzo wielu szeregowych, zresztą to jest co roku ten sam temat, odchodzą, nie służą do końca. Ludzie odchodzą po 15, po 20 latach. Nie po 28. Po 28 jest pełna emerytura. Wolą iść na wcześniejszą emeryturę. Wolą mieć mniejszą emeryturę. Iść spokojnie sobie dorobić, niż siedzieć w tym, co stworzyli dla nas Błaszczak z Kosiniakiem Kamyszem. Niestety. I każdy o tym mówi otwarcie. I każdy odlicza do 15 roku. Albo ja, dobra, ja tam to jeszcze rok i... I do widzenia. Kiedy to naprawicie? I odejdą wam najlepsi ludzie, którzy mają doświadczenie, a będziecie brali ludzi, których trzeba uczyć. Ludzi po kursach rwania czereśni. Prawie każda zasłyszana prywatna rozmowa jest o rezygnacji albo zbliżającej się emeryturze. Zlewcze podejście do służby i zajęć, byle odbębnić swoje. Oficerowie z umęczoną trójką z WF-u, dla których najważniejszy jest zapach w jamie. Autentyczna sytuacja, gdzie pani kapitan, którą łapie zadyszka po wejściu po schodach, musztrowała kompanię, bo nie podobał jej się zapach w 12-osobowym pokoju mężczyzn. Tego chyba nie da się skomentować. A jaki ma być zapach w pokoju, gdzie jest 12 chłopa położonych? Jaki sens ma taka armia? Czy w razie wojny będę walczył, zmierzając na front krokiem defiladowym? A może nas zostawią, bo zobaczą, jak kilka miesięcy ładnie wyrywaliśmy chwasty przed batalionem. To tylko część rzeczy, których obserwowałem przez raptem kilka miesięcy, a wiele z nich mnie martwi i zastanawia, czy aby na pewno warto poświęcić swoje życie tej instytucji. Słuszna uwaga, słuszne pytanie. Dlatego jeszcze raz apeluję do Ministerstwa Obrony Narodowej. Zróbcie coś z tym, bo przychodzą ludzie, którzy są, mają pasję, chcą być w wojsku, nie dla pieniędzy. A wy pokazujecie im taki obraz armii, że oni się zastanawiają, czy jest sens poświęcić życie wojsku. Takiemu wojsku. Kończę historię moim ulubionym cytatem zasłyszanym podczas służby. Pierdolona dobrowolna, za zetki mieliśmy 200 zł na papierosy, a wy prawie 6 tysięcy. Chuja robicie i jeszcze wymagacie. No, ból dupy zawodowych. Ból dupy niektórych ludzi, którzy sami nic nie potrafią, a mają pretensje do żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Okej, to tyle. Pozdrawiam kolegę, który chciał się podzielić. Na koniec obejrzycie sobie moją reklamę kursów wojskowych. Być może ktoś chce skorzystać. Dajcie łapę w górę, komentarz taktyczny, kropkę taktyczną. Subskrybujcie, udostępnijcie. A jeżeli macie ochotę wesprzeć rozwój kanału, to w opisie pod filmem macie różne opcje wsparcia. Między innymi wspomniane kursy wojskowe. Sklep z koszulkami, tak jak widać. Kto był w wojsku, ten w cyrku się nie śmieje. A na dzień dzisiejszy to wszystko. Dzięki, cześć i czołem. Chcesz być gotowy na kryzys, zagrożenie albo konflikt zbrojny? Okazuje się, że nie musisz teraz iść do armii, żeby poznać wojskowe rzemiosło. Odkryj moje autorskie szkolenia wojskowe. We współpracy z innymi wojskowymi instruktorami przygotowaliśmy kursy, dzięki których będziesz wiedział, jak zachować się w kryzysowych sytuacjach. Nie czekaj, wybierz jeden z kursów, które nauczą cię m.in. jak poruszać się po współczesnym polu walki, jakie są podstawowe pojęcia taktyczne, jak działa żołnierz w różnych sytuacjach na polu walki, jak działa się na wypadek zagrożenia bronią masowego rażenia oraz jak bronić się w przypadku napaści, czyli samoobrona i walka w bliskim kontakcie.
Dołącz do nas już teraz, zyskaj pewność siebie oraz umiejętności, które potrzebujesz. Wejdź na stronę kursy-ppp.pl. Tam dowiesz się więcej i dowiesz się, jak zakupić kurs. Oczywiście po przerobieniu kursu online zapraszam na szkolenie praktyczne, które cyklicznie organizujemy wraz z innymi instruktorami wojskowymi. Wtedy będziesz mógł to, co poznałeś w teorii, wcielić w praktykę i dodatkowo nauczyć się strzelać z broni palnej.